Nie chcemy, żeby Polska była kolejnym obszarem, na którym znajdują się wojska armii amerykańskiej. Armii odpowiedzialnej za najazd na Jugosławię w 1999 roku. Armii odpowiedzialnej za bombardowanie i okupację Afganistanu w 2001 roku. I armii odpowiedzialnej za krwawą wojnę i okupację Iraku. Bez rakiet, bez wojen, jesteśmy za pokojem. Patrioty, to kłopoty! Patrioty, to kłopoty! Bez rakiet, bez wojen, jesteśmy za pokojem! Bez rakiet, bez wojen, jesteśmy za pokojem! Nie chcemy was widzieć! Bez rakiet! Nie macie morąża, gówno macie! Wąt! Nic nie macie! Rząd na front, jedzenie zamiast bomb! Rząd na front, jedzenie zamiast bomb! Nie pozostawiają nam żadnych wątpliwości, że amerykańskie wojska to bombardowanie szkół, mostów, zakładów opieki zdrowotnej, to bombardowanie ludności cywilnej, to brak humanitarnej wojny, bo nie ma humanitarnej wojny. I my nie chcemy tej polityki, nie chcemy polityki militaryzacji, nie chcemy kolejnych zbrojeń i nie chcemy amerykańskich baz na terytorium naszego kraju. Rząd na front, jedzenie zamiast bomb! Rząd na front! Jedzenie zamiast bomb! Rząd na front! Jedzenie zamiast bomb! Krwawych wojen i okupacji Jugosławii w 1999, Afganistanu w 2001, jest winna krwawej wojnie i okupacji w Iraku, która kosztowała ponad milion ofiar. Nie chcemy żołnierzy amerykańskich na terenie Polski, nie chcemy ich morągu. NATO dzisiaj nie jest gwarancją żadnego pokoju, bo NATO bierze udział w agresjach militarnych. Czy w takich, jak zbrodnicza napaść na Jugosławii w 1999 roku, czy potem Irak i Afganistan. To, co robi Ameryka, to jest dzisiaj polityką NATO. I my takiej polityki, polityki zbrojeń, napaści, agresji, wojen, krwi, płaczu i krzyw, nie chcemy. Nie chcemy wojen, nie chcemy NATO, nie ma układu warszawskiego, nie ma powodu, aby istniało NATO. Zbieramy się tutaj, żeby wyrazić żal i protest przeciwko temu, żeby tu Aleja Wojska Polskiego w Morągu przemieniła się w Aleję Wojska Amerykańskiego. Bo nie jest ważne, czy tych żołnierzy będzie to kilkudziesięciu czy kilkuset. To ma wymiar symboliczny. Polska po kilkunastu latach względnej neutralności znowu ma obce jednostki wojskowe na swoim terenie. I my nie chcemy i nie interesuje nas to, czy są to jednostki radzieckie, czy my amerykańskie. My ich po prostu nie chcemy.